19. kolejce pierwszej ligi piłki ręcznej w Świdnicy doszło do derbów Dolnego Śląska, w których piąty w tabeli SKPR podejmował trzecią drużynę rozgrywek Śląsk-Wrocław. W październiku w pierwszym spotkaniu obu drużyn SKPR dość niespodziewanie wygrał w hali Orbita we Wrocławiu 26-24. No i chociaż wtedy również faworytem byli wrocławianie, tak jak i w sobotę, to właśnie derby rządzą się swoimi prawami i bardzo licznie zgromadzona w tym dniu świdnicka publiczność liczyła, że ponownie ich pupile Szare Wilki okażą się lepsze od drużyny 15-krotnych mistrzów Polski. Początek spotkania bardzo wyrównany. SKPR rozpoczął od dwóch trafień. Najpierw bramkę zdobył Grzegorz Rutkowski, a chwilę później na 2-0 podwyższył Robert Szuszkiewicz. Chwilę później na tablicy wyników pojawił się wynik 2-2 po dwóch bramkach wicekróla strzelców pierwszej ligi Piotra Swata. Taki scenariusz utrzymywał się przez pierwszą połowę. SKPR odskakiwał na jedno, dwa trafienie, ale Śląsk nie popuszczał i cały czas odrabiał straty. Walka cios za cios trwała przez pełne 30 minut i kibice na pewno nie mogli narzekać na brak emocji. W 23 minucie po bramce Piotra Kijka SKPR ponownie odskoczył na dwie bramki i było 10-8, ale końcówka tej części należała już do drużyny wrocławskiej. Jeszcze tylko raz SKPR prowadził dwoma bramkami, było tak w 27 minucie po trafieniu Kamila Rogaczewskiego, ale do końca pierwszej połowy bramki rzucali już tylko piłkarze ręczni Śląska. Dwukrotnie Bartłomiej Koprowski, raz Łukasz Kłos i do przerwy Śląsk prowadził 12-11. Po zmianie stron, na samym początku tej drugiej odsłony, powtórka z pierwszej połowy. Bramka dla Śląska, ale za chwilę gol dla SKPR-u. A konkretnie trafił Robert Szuszkiewicz w 35 minucie i był wynik wówczas 13-12 dla Śląska. Chyba mało kto spodziewał się, że na kolejną bramkę drużyny ze Świdnicy kibice będą musieli czekać aż do 49 minuty. Tak, tak. Przez kilkanaście następnych minut Śląsk dosłownie zamurował swoje przedpole, bardzo mocno, agresywnie bronił, a między słupkami znakomicie spisywał się Marcin Schodowski, który, przypomnijmy, rok swego czasu spędził w Świdnicy i był jednym z architektów awansu SKPR-u do pierwszej ligi. Śląsk w tym znakomitym okresie uzyskał przewagę bardzo wysoką, bo aż 21-12. Tak właśnie było w 49 minucie, gdy do siatki trafił Marcin Gałat. Strzelecki impas drużyny ze Świdnicy przerwał dopiero Andrzej Brygier, zdobywając 13. bramkę w 50. minucie. Śląsk nie wypuścił już z rąk tak wysokiej przewagi, mimo że Świdniczanie cały czas ambitnie odrabiali straty i wreszcie zaczęli regularnie trafiać do wrocławskiej bramki, to losy meczu były już praktycznie rozstrzygnięte. Nawet gdy SKPR wydawało się, że jeszcze będzie miał szansę na poważne zbliżenie się do rywali, to wtedy w bramce znów udanymi interwencjami popisywał się Marcin Schodowski lub też SKPR nie wykorzystywał klarownych sytuacji. Ostatecznie skończyło się 6-bramkowym zwycięstwem Śląska 25-19. Marcin, gratulacje, udany rewanż twojej drużyny Śląska tutaj w Świdnicy. Srogi rewanż, naprawdę srogi rewanż, bo wygraliście tutaj dość wysoko i dość przekonywująco, zwłaszcza w drugiej połowie. No dziękuję bardzo za gratulacje, to prawda, pierwsza połowa bardzo wyrównana, w drugiej połowie już wyszliśmy bardzo skoncentrowani i myślę, że pokazaliśmy siłę naszego zespołu, ponieważ graliśmy bardzo wspólnie, tak? Powiedzmy, że nasze zdobycze bramkowe bardzo się rozłożyły i zrzucili skrzydłowi, swoje zrobiła druga linia Kołowi. Więc bardzo dobry mecz w wykonaniu całego zespołu. No i przede wszystkim wielka, wielka praca i dużo potu wylane w obronie, dzięki czemu, mówię, łatwiej mi się pracowało, więc to wszystko zakończyło się sukcesem. No właśnie, w tym na początku drugiej połowy, tam bodajże przez 15 minut pozwoliliście SKPR-owi rzucić tylko chyba jedną bramkę, dość długo, przez 15 minut. Tam zamurowałeś tą bramkę, no co by tu nie mówić, no to tak przypomniałeś się świdnickim kibicom.
No to prawda, też bardzo tego chciałem, no bo ponieważ tutaj spędziłem no, bardzo, bardzo udany sezon w drugiej lidze, który zakończyliśmy wspólnym awansem do pierwszej ligi i Świdnica nadal tutaj się znajduje w tej pierwszej lidze i osiąga coraz lepsze wyniki, więc mówię, tu zawsze mi się dobrze grało. Tu też dziękuję bardzo kibicom za miłe przyjęcie. I myślę, że też chciałem się pokazać. Przepraszam, że w drugą stronę, no ale na dzień dzisiejszy bronię barw WKS-u Śląska-Wrocław. Oczywiście taka twoja rola, żeby odbijać te piłki. Słuchaj, porozmawiajmy trochę o Śląsku może jeszcze, bo tak, trochę pogubiliście tych punktów, ale przed tygodniem zwycięstwo z Nielbą. Dzisiaj, co by nie mówić, no chyba jednak w trudnym meczu w Świdnicy 2 punkty. Jeszcze wierzycie w to drugie miejsce? Oczywiście, nadal jest nasz duża wiara. I myślę, że to charakteryzuje sportowców, że trzeba walczyć do końca. To nie jest tak, że powiedzmy jeszcze zostało 6 kolejek do końca i już po prostu jesteśmy skreśleni. Też gramy w tak dużym klubie, że nie wypada nam powiedzmy spuścić głowy w dół i po prostu dograć sezon do końca. Tak? Walczymy o każdy mecz, o każde punkty i myślę, że gdzieś tam nadzieja cały czas w nas jest, że uda się zająć to drugie miejsce premiowane grą w barażach i myślę, że do tego cały czas się przygotowujemy i myślę, że będzie dobrze. Będzie dobrze. W takim razie tego życzymy. A jak nie, przypadkiem, to do zobaczenia chyba za rok. Oby nie, z twojej perspektywy. Oby nie. Aczkolwiek bardzo, bardzo chętnie tutaj zawsze będę wracał i miejmy nadzieję. No, nie wiadomo, co czas przyniesie. Może kiedyś będzie mi zaszczyt ubrać koszulkę SKPR-u Świdnica. Bo z tego, co pamiętam, to czasami jak czas pozwalał, to się tutaj pojawiałeś. Pamiętam, że byłeś chyba na barażach z Kaliszem. Dobrze? Pamiętam? Jak czas pozwalał i terminarz pozwalał, to gdzieś tutaj zawsze przyjechałeś pomagać dopingiem kolegom. Oczywiście, że tak. Tutaj, no mówię, tak jak spędziłem rok i naprawdę tutaj jest wiele, wiele, wiele bardzo dobrych kolegów, przyjaciół i zawsze miło ich odwiedzać, prawda? Tutaj, no mówię, mamy wspólne sukcesy, których zawsze sobie możemy powspominać i zawsze jest bardzo miło, jak tutaj przyjeżdżam do Świdnicy. Okej, zatem jeszcze raz gratulacje dla ciebie, dla całej drużyny i do zobaczenia kiedyś tam. Nie mówię już w przyszłym sezonie, ale kiedyś tam na pewno. Do zobaczenia. Adrian, w październiku spłataliście dużą niespodziankę, wygrywając we Wrocławiu. Dzisiaj Śląsk wziął na was rewanż. Przegrana SKPR-u. Jak oceniasz ten mecz i co zadecydowało o tej przegranej? Na pewno wiele rzeczy zadecydowało. Między innymi początek spotkania układał się po naszej myśli. Kontrolowaliśmy przebieg, graliśmy konsekwentnie i oczywiście z pełną koncentracją. No cóż, wypracowane pozycje kończyły się bramkami. Śląsk nie mógł znaleźć długo recepty na nas. Konsekwentnie wyłączaliśmy super strzelca Piotra Swata. Marcinowi Schodowskiemu nie bardzo się działo. Później z jakiegoś złapaliśmy chyba kociego rozumku. Chcieliśmy zbyt szybko zdobywać bramki z nieprzygotowanych pozycji. No i cóż, Śląsk odrobił lekcję. Zdecydowanie lepiej chyba ustawił szyki obronne. Było widać kolektyw, oni przesuwali. Nie było miejsca, żeby obiec jednego czy drugiego. Grali bardzo ze sobą. No cóż, przede wszystkim nierzucone sytuacje, kiedy wydawać by się mogło, że do tej pory kontry czy inne wypracowane sytuacje zamienialiśmy na bramki. W tym meczu tak się nie stało. To również zasługa no, świetnego nomen omen Marcina Schodowskiego. No właśnie, bo ta druga połowa, początek tych drugiej połowy, no to co tu dużo mówić, Śląsk postawił no, takie zasieki w tej obronie, że bardzo, bardzo okrutnie męczyliście się w ataku. Tam bodajże przez 15 minut jedna bramka i tak już było widać, że koledzy no już tak trochę jakby bali się wręcz podjąć ryzyko kolejnych rzutów. No trochę faktycznie, nie mieliśmy pomysłu na zdobycie bramki w ataku pozycyjnym. No też muszę powiedzieć in minus, koledzy wybierali akurat najwyższych w obronie i faktem skład Śląska ogólnie jest wysoki, ale w niektórych akcjach, które przygotowywaliśmy specjalnie dla nich, no kończyli na najwyższych. No nie rzucone kontry i to wszystko się zemściło. Śląsk był bardzo dobrze dysponowany i przede wszystkim chyba był nawet nieco szybszy w ataku pozycyjnym. Rozgrywał z większą konsekwencją, z większym pomysłem. No i cóż, solidnie odrobił lekcję i spuścił na łomot. Trzeba nadmienić, że to faktem oni są pretendentem do awansu do ekstraklasy, a my walczymy o utrzymanie. Oczywiście ten mecz chcieliśmy wygrać, bo wiadomo, jest takie stare powiedzenie, które cytuje każdy, że derby jednak rządzą się swoimi prawami, ale tak jak wspomniałeś, Śląsk lepiej odrobił lekcję i tyle. Na parkiecie była
bardzo mocna, twarda, męska walka, ale i przed meczem, i tutaj po meczu naprawdę dużo fajnych obrazków. Znacie się przecież od wielu lat. Tak jak Marcin Schodowski, z którym przed chwilą rozmawiałem, spędził w Świdnicy rok, tak ty i kilku innych kolegów z zespołu grali w Śląsku. I co, i ten mecz chyba także dla ciebie taki trochę szczególny? No na pewno dla mnie zawsze ma szczególny smaczek. Oczywiście wracając do twojej poprzedniej myśli, gra się tak jak przeciwnik pozwala. My graliśmy, staraliśmy się grać po męsku twardo, ale Śląsk nie odpuszczał, pokazał charakter, no chylę czoło. No cóż, mecz to mecz. Na meczu nie oszczędzamy się nawzajem. Oczywiście jest to sport i nie będziemy sobie wyrywać rąk ani głów, bo tak się po prostu nie robi. Natomiast poza boiskiem jesteśmy oczywiście nadal kumplami, spotykamy się prywatnie, jesteśmy przyjaciółmi i myślę, że trzymamy kciuki jedni za drugich. Być może nasze losy jeszcze kiedyś się skrzyżują w jakimś klubie, także na pewno nie trzeba sobie zamykać drogi, a jeżeli nawet był brutalny faul, na pewno było to dzieło przypadku. Okej, jeszcze porozmawiajmy na koniec o jakichś takich kolejnych celach naszej drużyny świdnickiej. Na półmetku miejsce czwarte, teraz miejsce piąte przed tym meczem. Zobaczymy, jak wyniki innych spotkań. Jak myślisz, jest szansa powalczyć o to czwarte miejsce? Ja myślę, że ta liga charakteryzuje się tym, że tu nie ma, zdecydowanie może są dwaj faworyci, a w pozostałych meczach każdy, jak mecze pokazują, liga pokazuje, każdy może wygrać z każdym. My nie składamy broni oczywiście. Przekornie patrząc, w tym sezonie więcej chyba ciekawszych zwycięstw notujemy na wyjazdach. Chciałbym, żeby to uległo zmianie, żeby ta forma jednak zaczęła się stabilizować. Myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o czwartą, piątą lokatę w kontekście oczywiście utrzymania w lidze, bo taki cel sobie przed sezonem wraz z zarządem postanowiliśmy. Udało się rozegrać kilka fajnych spotkań, co zaowocowało tym, że wskoczyliśmy do górnej części tabeli. Oczywiście bardzo chcemy to utrzymać i nie składamy broni. Trzeba wyciągać wnioski i brać się do roboty.